Jerzy Andrzejewski, prawdziwego prawdziwego Polaka. Dzisiaj z taką fajną wiadomością powiększyliśmy przede wszystkim naszego wielkiego giganta kubełka. Robimy stycy jeszcze większe, także tym razem, jak Państwo zamówią kubełek, na pewno bardziej się nie najedzą. Doszliśmy do wniosku, że nasz pan powinien, trzy osoby, gdy zamawia takiego kubełka, jednak te trzy osoby powinny do piwka chętnie się najeść. Także tutaj nie mamy problemu, mamy też większego kubełka, już nie będą Państwo głodni po kubełku, mimo że nikt nie mówił, że jest się głodnym po nim, no ale. Następna rzecz, uruchomiliśmy już od dziś otostolik.pl. Co to jest otostolik.pl? Otostolik.pl jest to możliwość zamawiania naszych dań, również tutaj w przystanku Pasku, gdzie jestem, jak również z dwóch innych lokali, czyli nad Bystrzycka i Kulińskiego, przez aplikację Otostolik. Co nam to daje? Przede wszystkim nam to coś daje, bo daje nam to to, że w tej chwili Otostolik jako nasza lubelska firma regionalna nie pobiera od nas prowizji przez jakiś okres tych ciężkich czasów pandemicznych i dopóki pandemia się nie skończy, jak na razie nie będą pobierać od nas prowizji. Czyli my będziemy mogli tak naprawdę trochę więcej zarobić, a właściwie coś zarobić, bo wiadomo, że niektóre firmy to nas bardzo oskubią, zanim my coś na tym zarobimy. Dlatego też proponuję Państwu, jeżeli zamawiać przez Otostolik. Od przyszłego tygodnia przy wszystkich zamówieniach z Otostolika będziemy jakby stosować promocję jeszcze, żeby Państwu się opłacało akurat zamówić przez Otostolik. A dla nas, żebyśmy troszeczkę lepiej na tym wyszli, prawda? No niestety, nie są to czasy, kiedy były tłumy studentów i po prostu nie wiadomo było, co zrobić ze sobą, bo tyle mamy klientów. Teraz Lublinie się uspokoiło. Przede wszystkim nad Bystrzycka jest dużo spokojniejsza, nie mamy tam w ogóle studentów, czekamy, żeby wreszcie wrócili, no i trochę ożywili nam ten klimat. Aczkolwiek z naszych lokali wozimy w terenie całego Lublina. Otóż pewno Lublina, jeżeli ktoś chce, żeby podwieźć i za Lublin, no niestety musi po prostu zadzwonić. No i myślę, że będziemy w stanie tam do kilku kilometrów, bo tak wozimy, dowieźć. Zapraszam Państwa do składania zamówień. Na Otostoliku jest nasze menu, będzie również, znaczy już jest w tej chwili w naszym menu, również oprócz tego, co mamy w Pysznym, bo Pyszne nam niestety niekompletne menu umieściło, jeżeli chodzi o aplikację. My tutaj w aplikacji Otostolika mamy kompletne menu i mamy m.in. w tym menu, mamy również właśnie ten kubełek, mamy te różne inne zestawy, których Państwo w Pysznym niestety zamówić nie mogą. Jak na razie mają to wprowadzić, zobaczymy, czekamy już 3 tygodnie. Dobrze, także chyba na tyle. Zapraszam Państwa do składania zamówień. Zapraszam Państwa do pisania mnie na fanpage'a, jeżeli coś jest nie tak. Też chcę zawsze wiedzieć, jeżeli coś tam nie wychodzi. Wiadomo, nikt nie jest doskonały, pracownicy nie są doskonali, ja nie jestem doskonały, także chciałbym wiedzieć, jeżeli coś możemy poprawić, na pewno będziemy poprawiać, bo biorę to wszystko pod uwagę. Nie jest to tak, że Państwo do mnie coś wysyłają, ja czytam i rzucam to sobie gdzieś tam w niepamięć. Zresztą na pewno Państwo też to zauważyli.